Witam Cię w kursie GitHub dla inwestorów. W tym drugim materiale dodatkowym pokażę Ci, w jaki sposób weryfikować projekty oparte o token ERC20. Tokeny ERC20 są to tokeny projektów, które swoją funkcjonalność opierają głównie o platformę Ethereum. Wykorzystują je w swojej logice działania. Nie każdy projekt musi, a nawet nie każdy projekt powinien budować własny blockchain czy własny mainnet. Część funkcjonalności reprezentowana przez wszelkiego rodzaju projekty śmiało może być oparta właśnie o cudzy blockchain, w tym przypadku o blockchain Ethereum, na którym tworzone są tokeny ERC20. I teoretycznie oczywiście blockchain jest otwartą platformą, przejrzystą, z otwartym kodem źródłowym, natomiast smart kontrakty nie są jawnie wpisane w blockchain. Są one właśnie ukryte w postaci tak zwanego bytecode'u, czyli kodu skompilowanego do odpowiedniej wartości w celu szybszego uruchamiania takiego smart kontraktu właśnie na platformie. Także najpierw mamy kod źródłowy danego smart kontraktu, który jest kompilowany i umieszczany w postaci skompilowanej, czyli w postaci bytecode'u na platformie Ethereum, na blockchainie tej platformy. I teraz w jaki sposób zobaczyć, czy to, co tak naprawdę jest deklarowane choćby na GitHubie, odpowiada swoją treścią temu, co jest umieszczone na blockchainie. Najłatwiej zrobić to poprzez wybranie takiego repozytorium. Oczywiście odnajdujemy plik związany ze smart kontraktem z rozszerzeniem SOL i tutaj na bazie przykładu projektu Swipe taki właśnie kod źródłowy smart kontraktu tutaj się znajduje. Następnie poprzez przejście na platformę Etherscan tutaj w prawej części ekranu odnajdujemy adres smart kontraktu na blockchainie, należy go wybrać. Przekierowani jesteśmy w tym momencie do zakładki odpowiedzialnej za ten smart kontrakt i tutaj w zakładce kontrakt, jeśli widzimy właśnie taki zielony znaczek z podpisem Verified Contract, w tym momencie mamy pewność, że kontrakt, który znajduje się na blockchainie, którego kod źródłowy jest pokazany tutaj, odpowiada właśnie kodu źródłowemu, który tutaj organizatorzy umieścili, czyli kodu, który znajduje się właśnie tutaj na portalu GitHub. I w tym momencie oczywiście tutaj, wracając jeszcze do portalu CoinPaprika, nic w zakresie choćby kod progress, tutaj żadnych danych nie mamy, jednak widzimy, że ten kod źródłowy smart kontraktu jest i możemy być pewni, że został on poprawnie zweryfikowany właśnie na platformie Etherscan i taki kod źródłowy znajduje się na platformie blockchain. Podobna sytuacja jest choćby z tokenami giełdowymi, tutaj na przykładzie UOB token, tutaj nawet nie mamy żadnego kodu źródłowego do wglądu. Mamy oczywiście informację, że jest to działający produkt, co oczywiście jest zgodne z rzeczywistością, brak zakładki kod progress. Natomiast po wyszukaniu takiego tokenu na platformie Etherscan, dzięki oczywiście użyciu tutaj znajdującej się wyszukiwarki, przejściu podobnie jak w poprzednim przykładzie do adresu smart kontraktu i wybraniu zakładki kontrakt, widzimy, że ten token, kod tego tokenu został zweryfikowany i odpowiada on rzeczywistości. I teraz krótkie podsumowanie, w jakich sytuacjach tak naprawdę to nam jest potrzebne. To nam jest potrzebne, kiedy na przykład wychodzi nowy projekt, który jest jeszcze w fazie ICO i nie mamy pewności, co tak naprawdę ten kontrakt robi, czy rzeczywiście po wzięciu udziału w danym ICO środki zostaną przekazane odpowiednim osobom i czy my otrzymamy odpowiednią ilość tokenów. To można zweryfikować właśnie badając kod źródłowy smart kontraktu. Podobnie jak tutaj z przytoczonymi przeze mnie przykładami w tym materiale, również mamy możliwość zweryfikowania, czy dany smart kontrakt rzeczywiście realizuje to, do czego zobowiązują się jego twórcy. Także dziękuję za ten odcinek, w którym to już wszystko. Cześć.